Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w programie Staszczyk Niezależnie. Jakby nie liczyć, to wszystko się zgadza. Dzisiaj oczywiście, drodzy Państwo, ostatni odcinek mojego programu w 2021 roku. I jest takie przysłowie, nieważne jak ktoś zaczyna, ale ważne jak ktoś kończy. Kiedyś ktoś tak powiedział. Przemysław Drozdek, witam serdecznie. Kierownik kancelarii w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. I chyba osoba, która najlepiej wie i będzie starała się i na pewno mi to zrobi, czyli rozwieje wszystkie wątpliwości tych osób, które mówią, bo nawiążę do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, że cóż z tego, że w Radomsku zbieramy pieniądze 100 tysięcy, 120, 125 tysięcy, bo pamiętam, że takie kwoty były, jak musimy czekać albo się upraszać, żeby jakiś sprzęt do Radomska, do szpitala trafił. To jest prawda czy fałsz, panie Przemku? To pewnie jest fałsz, dlatego że tego sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Radomsku mamy bardzo dużo od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zawsze ilekroć zgłaszamy chęć zapotrzebowania na taki sprzęt do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to Fundacja Jurka Owsiaka nigdy nam nie odmawia. Wcześniej czy później ten sprzęt do nas trafia, w zależności od finału, który w danym momencie jest rozgrywany. Bo może warto to wytłumaczyć, że to nie jest tak, że my na przykład z Radomska przekazane jest 120 tysięcy w poniedziałek, a w środę robicie listę dobrych życzeń, wysyłacie do Owsiaka, a w piątek przyjeżdża TIR i przywozi sprzęt. Nie, to jest cała procedura. Dokładnie, ta procedura dosyć jest skomplikowana. Ona jest odliczona w czasie, ponieważ środki finansowe z danego finału są przeznaczane po różnych przetargach dopiero w następnym roku. Mniej więcej ten sprzęt trafia do placówek medycznych. Natomiast ten sprzęt, który trafia, to jest sprzęt, który w danym momencie jest potrzebny placówce. To nie jest tak, że fundacja wspiera wszystkie szpitale. Ona stara się wymieniać sprzęt, który już kiedyś przekazywała, czy też kupować najnowszy sprzęt. I tak w sposób racjonalny go rozrokować, żeby dostęp do tego sprzętu był jak najbardziej korzystny dla pacjentów. Czy rozumiem, że powstaje taka komisja w szpitalu, która zastanawia się, który sprzęt jest niezbędny? No bo co roku zbieramy na odpowiedni sprzęt. W 2022 roku pieniądze będą zbierane na sprzęt do ratowania wzroku u dzieci. U nas na pewno nie ma oddziału okulistycznego, więc na pewno część sprzętu trafi do pobliskich jednostek, które leczą dzieci z względów okulistycznych. To będą ośrodki o wyższej referencyjności, gdzie pewno część radomszczan ze swoimi dziećmi będzie trafiała na diagnostykę wzroku, czy też na leczenie wady wzroku. Natomiast cała ta procedura jest bardziej skomplikowana. My zazwyczaj zastanawiamy się pod koniec roku, jaki sprzęt byśmy chcieli od Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Tworzymy swoiste takie podanie, pismo, w którym uzasadniamy nasze potrzeby i to udowodnienie tych potrzeb jest bardzo wszechstronne, ponieważ wskazujemy, jakiego rodzaju sprzęt posiadamy, czy on jest wysłużony, czy też nie, czy ma wsparcie techniczne. A czy Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy również robi taki wywiad, jaki to jest szpital, jakiej wielkości, jakie oddziały posiada? Oczywiście, że tak. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy posiada wszechstronną wiedzę. Wielokrotnie do szpitala trafiają różne ankiety ze strony fundacji, w których podajemy sprzęt, który bylibyśmy zainteresowani lub też sprzęt, który chcielibyśmy mieć, a którego jeszcze nie posiadamy. Wskazujemy sprzęt, jaki posiadamy, jakiego to jest producenta, jaki to jest model sprzętu, rok produkcji, czy on jest bardziej zużyty, czy też nie. I te wszystkie ankiety trafiają potem do Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ona ze względu na swoją Radę Medyczną rozpatruje te wszystkie prośby i stara się tak dzielić tymi potrzebami, że rzeczywiście trafiały one do tych ośrodków, które najbardziej potrzebują tego sprzętu. No właśnie i tu zastanawiam się, pamięta Pan taki rok, gdzie tego sprzętu najwięcej trafiło, albo jeszcze inaczej zapytam, sprzęt, który gdyby nie orkiestra, to z pewnością byście tego sprzętu nie dostali, bo był taki okres i chyba do tej pory jest, że nie na każdy sprzęt Szpital Powiatowy w Radomsku stać, albo na ten sprzęt trzeba bardzo długo czekać. Oczywiście, że tak. Tego sprzętu w szpitalu możemy... Lista może być długa, nie? Może być bardzo długa. Natomiast ten sprzęt, który najbardziej do nas przemawia, to jest ten, który pracuje w ramach oddziału neonatologicznego, czy też zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego. Tutaj fundacja wymieniła nam wszystkie łóżka wraz z stoliczkami dla pacjentów, dodatkowo wsparła nas materacami przeciwodleżonowymi, kardiomonitorem, aparatami EKG, więc kompleksowo wyposażyła nam zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy w nowej tutaj placówce, na co szpital myślę, że nie byłoby stać. Jaki to był koszt?
Możemy szacunkowo podać, nieco do całkowite złotówki oczywiście. Koszty, które sprzętu, który został przekazany na przestrzeni tych lat, to jest ponad 1 200 000 zł. Natomiast są takie lata, kiedy ten sprzęt trafia do nas w wartości około 250 tysięcy złotych, czy też sprzęt, który rzeczywiście w ogólnym rozrachunku dla danego oddziału przekracza prawie 400 tysięcy złotych. Gdy będziecie robić takie zestawienie w 2022 roku, rozumiem, bo to będzie teraz sprzęt do leczenia wad wzroku czy chorób związanych z oczami, no, bo nie ma oddziału okulistycznego w Szpitalu Powiatowym w Radomsku. Ale co jeszcze jest niezbędnego dla Was? Czy jeszcze na jakiś sprzęt czekamy, czy nie? Myślę, że Fundacja Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy oprócz tych typowych swoich produktów takich reklamowych, czyli finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, prowadzi szereg programów profilaktycznych, gdzie również przekazuje nam sprzęt, chociażby do badania słuchu dla noworodków, ale my wiemy też nieoficjalnie, że rzeczywiście Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w przyszłym roku być może będzie wspierała zespoły ratownictwa medycznego. Tutaj taka ankieta do szpitala trafiła. Została ona wypełniona, odesłana do fundacji. Prawdopodobnie fundacja będzie wspierała zespoły ratownictwa medycznego w zakresie wyposażenia w te zespoły w urządzenia do kompresji klatki piersiowej. Dodatkowo w zestawy pediatryczne i tutaj rzeczywiście tego sprzętu w naszych zespołach brakuje. Nie wszystkie zespoły taki sprzęt posiadają. Czyli zamiast tak się rozdrabniać, może od razu złożyć zapotrzebowanie na zakup karetki z pełnym wyposażeniem. Myślę, że te karetki krążą po kraju, natomiast najczęściej są to karetki neonatologiczne. My takiej karetki nie posiadamy. Najbliższa karetka, która jest obsługiwana na terenie województwa łódzkiego, to jest stacjonująca w Łodzi. Prowadzi ją wojewódzka stacja ratownictwa medycznego. Ale myślę, że jest to perspektywistyczna taka sytuacja, że rzeczywiście możemy do takiej fundacji Jurka Owsiaka zadysponować o taką karetkę, ale też nie wiem, czy ona do nas trafi. I tutaj jeszcze mam takie jedno przemyślenie, że ci wszyscy niedowiarkowie, co mówią, a na pewno sprzęt trafi albo nie, bo te pieniądze różną drogą wędrują z orkiestry, to no, nikomu tego nie życzę, ale trzeba by było tego kogoś zaprosić, może nie jako gościa, tylko jako pacjenta do szpitala powiatowego w Radomsku, gdy się położy i zobaczy sprzęt, który przyjedzie zrobić mu badanie, że ma faktycznie to nalepione serduszko, prawda? Część rodziców, które trafia do nas do szpitalu ze swoimi pociechami, rzeczywiście potem dostrzega, że tego sprzętu jest bardzo dużo. My pamiętamy jedną sytuację, że kilka lat temu dostaliśmy urządzenie do inwazyjnego wspomagania oddechu noworodków. To było nowatorskie urządzenie. Fundacja prowadziła pilotażowy program w zakresie wykorzystania tego urządzenia. I rzeczywiście długo zastanawialiśmy się, czy to urządzenie jest takim urządzeniem, które powinno być w naszym szpitalu. Ale kiedy trafiło dzięki Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, dziwnym zbiegiem okoliczności nagle noworodki, które rodziły się w naszym szpitalu, wymagały wsparcia tego urządzenia i wtedy dostrzegliśmy, jak bardzo istotne jest to urządzenie. Każdy się dopytywał, czy nie? Czy to faktycznie jest z orkiestry? Oczywiście, że tak, bo na tym urządzeniu zazwyczaj są oznaczenia fundacji, więc wszyscy rodzice, którzy korzystali z tego urządzenia, właściwie ich dzieci, byli zadowoleni, że to urządzenie jest u nas. I chyba również, bo my przez cały czas mówimy tutaj o sprzęcie, który trafia po każdym finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy do poszczególnych miast, ale jest wiele takich akcji, jak na przykład akcja udzielania pierwszej pomocy. W szpitalu chyba w Radomsku też była taka akcja kilka lat temu. Najczęściej prowadzą to szkoły, które przy wsparciu Straży Pożarnej, również szpitala, organizują taki dzień resuscytacji krążeniowo-oddechowej, który jest wspierany przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i wtedy szpital rzeczywiście uczestniczy w tych akcjach, służy swoją wiedzą merytoryczną co do prawidłowości przeprowadzania. Wielokrotnie nasi pracownicy goszczą w szkołach, uczą młodzież udzielać pierwszej pomocy, więc ta akcja również pod patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się również w Radomsku. Zmienię temat na zakończenie naszej rozmowy, ostatniej rozmowy w 2021 roku. Trafiają do szpitala osoby, które dopiero gdy podstawiony jest respirator albo trafiają na oddział covidowy, mówią ze smutkiem, ze łzami w oczach: byłem głupi, nie zaszczepiłem się.
Czy nie chcą się do tego przyznać? Oczywiście część osób, zwłaszcza młodych, trafiających do szpitala, żałuje po przyjęciu na oddział covidowy, że wcześniej zaszczepiła się, że ten przebieg choroby u nich jest dosyć ciężki. Natomiast trudno namawiać takie osoby do tego, ponieważ mają one swoje przekonanie, że te szczepionki niestety nie działają. My z własnego doświadczenia wiemy, że osoby, które zostały zaszczepione, a trafiają do szpitala, ich pobyt jest krótszy, powikłania są mniejsze. Wielokrotnie osoby te po kilkudniowej hospitalizacji opuszczają szpital w dobrym stanie. No właśnie, czyli bo z Pana wypowiedzi zrozumiałem coś takiego, że ci, którzy nie chcą się szczepić, nie warto ich przekonywać, bo i tak ich się nie przekona. Oczywiście my przekonujemy te osoby, tak. Natomiast wiemy, że osoby te nie są skłonne do tego, żeby się szczepić. Natomiast wskazujemy pozytywne aspekty tego szczepienia, chociażby w odniesieniu do bliskich tychże osób. Natomiast część osób rzeczywiście jest tak w swoich przekonaniach twarda, że nie przyjmuje żadnych argumentów. Czyli to oznacza, że już z kolejnymi etapami pandemii, czyli z nowymi wirusami, przyjdzie nam już żyć przez cały czas? Myślę, że tak. Choroby zakaźne są takimi chorobami, które nie są doceniane, ale ta pandemia pokazuje rzeczywiście, jak wiele mamy do zrobienia w organizacji systemu ochrony zdrowia przed pandemią. I rzeczywiście wydaje mi się, że akurat ten system, który dziś jest testowany przez polską ochronę zdrowia, stanie się taką wypadkową do realizacji zadań na przyszłość, do ewentualnego szybkiego wykrywania wirusa, monitorowania jego przebiegu. A obowiązkowych szczepień? Co pan powie na ten temat? Myślę, że oczywiście tak. To jest jeden z elementów walki z pandemią, dosyć istotny i wartościowy. Z naszego punktu widzenia, im więcej osób zaszczepionych, to tym mniej osób w szpitalu. Jest pan pracownikiem służby zdrowia. Gdy pan słyszy coś takiego, że na przykład we Francji wprowadzono obowiązkowe szczepienia, a w Polsce twierdzono, że nikogo do czegoś takiego nie można zmusić, to kto jest na straconej pozycji? Osoba zaszczepiona czy nie zaszczepiona? Wydaje mi się, że na straconej pozycji jesteśmy wszyscy my, bo wszystkie oddziały covidowe, które powstają w Polsce, powstają kosztem niestety oddziałów, które dotychczas funkcjonowały i oferowały swoje zakresy usług dla wszystkich mieszkańców. Zamknięcie poszczególnych oddziałów covidowych to jest ograniczenie dostępności do świadczeń medycznych, więc w konsekwencji tak naprawdę wszyscy my, mieszkańcy całego powiatu, kraju, jesteśmy na straconej pozycji, zwłaszcza w stosunku do tych osób, które się nie zaszczepiły, a potem obciążają system ochrony zdrowia. Bardzo mądre słowa. I teraz na zakończenie. Czego by Pan sobie i nam wszystkim życzył w 2022 roku jako przedstawiciel służby zdrowia? Na pewno zdrowia. Myślę, że też troszeczkę odpoczynku od tej całej pandemii. Trzeba pamiętać o tym, że zarówno personel zespołów ratownictwa medycznego, szpitalnych oddziałów ratunkowych, czy też oddziałów covidowych, czy też innych oddziałów jest strasznie przeciążony pracą i tego odpoczynku wszystkim chyba w systemie ochrony zdrowia brakuje. Złapania takiego oddechu od tej pandemii, normalizacji sytuacji i pewnie takiego bezpieczeństwa dla nas chyba wszystkich. Ze strony rządu zrozumienia, że po prostu nikt sobie tej pandemii chyba nie wymyślił. Nikt w pewnym stopniu, nikt nikogo nie straszy tą pandemią, a robi wszystko, a lekarze są na pierwszej linii, wy jesteście na pierwszej linii, żeby minimalizować to, ale nieraz ręce opadają. Jeżeli nie ma tego zrozumienia. Oczywiście, że tak. Kiedyś było klaski dla medyków. Dziś bardziej chcemy, żeby każdy dostrzegał wkład pracy, który jest wykonywany. I takie miłe aspekty pojawiają się. My dostajemy wiele podziękowań od osób, które były hospitalizowane w oddziale covidowym i od środka widząc opiekę personelu, ich trud, który wykonywany jest w codziennych czynnościach, zwłaszcza w środkach ochrony indywidualnej, bo nie jest to łatwe pracować na oddziałach covidowych, to rzeczywiście potem dostrzegają olbrzymie zrozumienie personelu medycznego, ich opiekę oraz pomoc w wyjściu na prostą, jak my to określamy, po ciężkim przebiegu COVID-a. Bardzo dziękuję Panu za przybycie, za rozmowę i na Pana ręce chciałbym wszystkim medykom, wszystkim pracownikom służby zdrowia życzyć przede wszystkim zdrowia, wytrwałości, tego optymizmu i tej cierpliwości w pokonywaniu tych trudnych sytuacji, bo ich jest bardzo dużo.
Wydaje mi się, że jest ich dużo i życzmy sobie, żeby rzeczywiście pandemia szybko się skończyła i żebyśmy mogli wrócić do normalnego funkcjonowania. Tego panu i tego również wszystkim państwu życzę. Była to ostatnia rozmowa na portalu Radomsko24, ale w 2021 roku. Wszystkich pozdrawiam, wszystkiego dobrego życzę w nowym 2022 roku i zapraszam na kolejne odcinki. Do usłyszenia i do zobaczenia.